Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku Reinette King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy tutaj na rozgrabionym studium, gdzie rozmawialiśmy z jednym z cierpiących Thresha, że tak powiem. Mieliśmy zebrać mu kilka przedmiotów, żeby mógł nam w sumie wykonać rytuał, który pokaże nam imię, a raczej nie pokaże nam imię, tylko przywoła jego mistrza, który zna sztuczkę, żeby znaleźć imię tego stworka. Jest to demon, nad którym musimy po prostu opanować. Czy którego musimy opanować. Tak więc, bez zbędnych cyrygieli, będziemy dalej sobie to przeszukiwać. Mam nadzieję, że to będzie otwarte. Ale znając życie, to nie. No właśnie. Potrzeba nam jeszcze jednego zabezpieczenia amuletu, który musimy ulepszyć. Jak już widzę, że to są pułapki. Więc to wcale nie jest dobrze. Dobra, tutaj nie walnęło nas na szczęście. I teraz jazda szybko, 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 szybko. Okidoki. Słodki zapach żywego ciała. Ktoś uciekł ze swojej klatki. Będę starał się wam to dubbingować w jakiś sposób. Iglarny stwór ślęczy nad księgą i spogląda na ciebie podejrzliwym wzrokiem. Co za bezczelność, by tu przychodzić, choć nie jesteś pierwszym kupcem, który sprzeciwia się woli Thresha. Mówi. Ochlik wciąga głęboko powietrze, delektując się twoim zapachem. Od lat nie miałem tu gości. Może zatem się zabawimy? Dam ci jakąś księgę z mojej kolekcji, a ty musisz jedynie odpowiedzieć na kilka pytań poprawnie. Śmiało, pytajcie. Co się stanie, jeśli zawiodę i nie zamierzam bawić się w gierki z dziwnym kochlikiem, z dziwnymi kochlikami? Co się stanie, jeśli zawiodę? Och, zabiorę ci coś, ale nie martw się, nie będziesz za tym tęsknić, mówi. Wezmę tylko odrobinę twojej esencji. Spokojnie, przeżyjesz, dojdziesz do siebie. Śmiało, pytajcie. Wszystko przed tobą, przeze mnie o Jezu, to on mówi, dobra. Wszystko przeze mnie przenika. Mogę dodać sił, ale z czasem je odbiorę. Niekiedy jestem ledwie ziarnem piasku. Czym jestem? Czas, powietrze. Kamienie, czas, powietrze. Wydaje mi się, że powietrze. Mogę dodać sił, ale z czasem je odbiorę. Niekiedy jestem ledwie ziarnami piasku. Czym jestem? Kamień może dodać sił, ale z czasem może je też odebrać. I niekiedy jestem ledwie ziarnami piasku. Piasek to również kamienie. Źle, a teraz zbliż się. Mówi Hochlik, uśmiechając się szeroko. O kurde. Hochlik uśmiecha się nieznacznie do ciebie. Chcesz spróbować ponownie? Pyta. Odrobina silny wycieka mu z ust. Tak. Rośliny poszukują we mnie pokarmu. Uwielbiasz mnie, gdy jest mnie niewiele, choć gdy jest mnie dużo, nienawidzisz mnie. To ja decyduję o upływie dnia. Czym jestem? Woda, czas, słońce. Słońce. Zgadza się. Wszystko przeze mnie przenika. No dobra, to jest to samo. Kamienie odpadają, tak? No to czas czy powietrze? Niekiedy jesteśmy ledwie ziarnami piasku. Czym może być ledwie ziarnem piasku? Czas? Czas może dodać mi sił. Zgadza się. Bardzo dobrze. Na koniec ostatnie pytanie. Jestem czymś, przed czym nie możesz uciec. Nigdy się nie męczę, nie potrzebuję odpoczynku. Mimo, że mnie nie widzisz, każdy z nas stale zmierza ku sobie. Czym jestem? Słońce, honor, przeznaczenie. Przeznaczenie. Zgadza się. No cóż, umowa to umowa, stwierdza. Chyba jestem ci coś winien. Nie, żebym długo tęsknił za tą księgą. Po prostu odzyskam ją później, po twoim trupie, mówi Hochlik. Czyli mamy modlitewnik. Zanim życie, to ja zapomnę w końcu, jak oni się będą odzywać, ale dobra. Wrócić na początek wyzwania? Nie. W ogóle jestem ciekaw, jak wam się właśnie ten spodoba pseudo-dubbing. Ja chyba nie zdążę? Czy zdążę? Zdążę. To jest księga. Moja nowa praca. 4 z 5.
Klasyfikacja zawartości skarbca to jeden wielki bałagan. Jako strażnicy musimy być w stanie namierzyć i opisać każdy przedmiot znajdujący się pod naszą pieczęcią. Jednak nie mogę powiedzieć z ręką na sercu, że tak rzeczywiście jest. Zacząłem przygotowywać przykładową dokumentację dla jednego ze starszych artefaktów skarbca. To tom nieopatrzony żadnym tytułem, ogromny i zakurzony. Poprzednia dokumentacja wskazywała na jego złowrogi charakter i wspominała, że szepcze on czytelnikowi jego najmroczniejsze myśli. Każdy stwierdzi, że tak ogólnikowy opis nie niesie ze sobą żadnej wartości i jest poniżej poziomu, jaki powinni reprezentować strażnicy skarbca. Co należy rozumieć przez najmroczniejsze myśli? I czy księga doprawdy szepcze? Przecież nie ma ust. W przypadku tak niebezpiecznego tomu precyzja jest kluczowa. Wziąłem na siebie odpowiedzialność za badanie właściwości tego obiektu. Jako osobie o zdrowej na umyśle bez problemu udało mi się ignorować efekty księgi. Wykorzystam to do określenia podstawowej kategorii tego efektu, jego zasięgu i siły oddziaływania, na podstawie których możemy kategoryzować tego typu obiekty. Grael, Strażnik Wrót. Serio, cały czas po prostu mi to przypomina SCP. Nie wiem czemu, ale jest to bardzo, bardzo kojarzone. Tu jest jakaś księga. Obstawiam, że tu powinny być te pseudo zaświaty. Pistolety strażnika kapitana. Oj, to chociaż dotąd. Świat duchów, tom trzeci. Mnogość tajemnic. Ja mogę to przeczytać. Dziennik. Nie, Bilgewater, wyspy cienia. Mięso dla psów, dziennik Jonathana, bla 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 bla. Pewność bohatera, moja nowa praca, wymiar duchowy jest chory. Widzę, że tego nie ma. Czyli co, to jest jako księga do ekwipunku? Księga wiedzy mi sforczyłem. O, czemu ja tego nie użyłem? Nieskazitelny talizm ptasiego rycerza. Można to sprzedać podejrzanym typom za 14 czarnych koron. Ale to też nie jest to. Token czystości, odłamek gwałtownej, anime. Też nie wiem, co z tym zrobić. W tej księdze dokładnie opisano różne wypady do świata duchów i spotkania badaczy z przedziwnymi istotami. Badacze zawsze powracali ze świata duchów przedwcześnie. Kopia pierwszego wydania. Nie wiem, do czego nam się to przyda, aczkolwiek to się okaże dopiero po chwili. Dobra, lećcie kulki. Lećcie kuleczki. W ogóle spotkałem się dzisiaj z kumplem, praktycznie z którym się znamy od XX czasu i tak wypiliśmy sobie kilka piwek, plus jeszcze pograliśmy trochę na NES-ie, na emulatorku. Mówię wam, świetny, świetny weekendik. Ojej. No i odpocząłem troszeczkę od tego streamu wczorajszego, który no dosyć się przeciągnął. Jeszcze wczoraj dwa odcinki musiałem zaliczyć. No, z tego, że jutro idę do pracy, to muszę jeszcze nagrać na jutro właśnie ten odcineczek, który oglądacie. Tam się mogłem w sumie teleportować, no ale trudno. Teraz już za późno. Dobra, mamy modlitewnik, potrzebujemy jeszcze dzwonka. On coś mówił, że dzwonek słyszał nieopodal. Nie wiem, czy nie poniżej, ale dobra, zobaczymy tutaj. Czy tu się da przejść? Zabezpieczenie tych drzew jest zbyt silne. No właśnie, czyli nie przejdziemy. Musimy się cofnąć w dół. Dzwonka chyba nie mamy. No, czy ja mogę przejść w ten sposób? Niższe sale. Aha, czyli to jest ten pierwszy loszek, w którym byliśmy. Widzę, że tam nam się coś zaświeciło i tam nas chyba nawet nie było, bo się cofnęliśmy delikatnie. Tu znaleźliśmy ten czerwony właśnie rubin, który nam pozwala przechodzić pomiędzy te kraty. Kim ty jesteś, przyjacielu? Kiedy świat daje ci figę z makiem, pozostaje już tylko modlitwa. O, szybkie to było. Mamy niebiański dzwon. Teraz możemy już w sumie iść na górę i odprawić Omulanowi ten rytuał. Jeżeli ja czegoś nie pamiętam z poprzedniego odcinka, to wybaczcie, ale naprawdę spałem dzisiaj jak zabity. I niewiele pamiętam, co się wczoraj działo.
Niewiele pamiętam. Nadal zastanawiam się, co zrobić wam jako następną serię, bo mamy tu 63% chyba tej gry. I chciałbym się dowiedzieć, na co macie ochotę. Pokażę Mulanowi przedmioty potrzebne do rytuału. Masz wszystko. Wspaniale. Od początku wierzyłem, że zdobędziesz te przedmioty, bohaterze. Rozpocząć rytuał? Tak. Zatem zaczynajmy. O Mulan, drogie dziecko. Me serce krwawi. Co ci się stało? Jak mogę ci pomóc? Mistrzu, mam ci tak wiele do powiedzenia. Mamy jednak sprawę niecierpiącą zwłoki. Czego tylko zapragniesz, o Mulanie. W pobliżu znajduje się istota uwięziona w naczyniu. Nazywa siebie Amon. Musimy znać jego prawdziwe imię. Rozumiem. Chwilę. Tak. Oto ono. Jego prawdziwe imię brzmi Amon Goras. Amona Goras. Mulanie, bądź ostrożny, on jest niebezpieczny. Będziemy ostrożni, mistrzu. Kończy nam się czas. Nie mogę długo podtrzymywać rytuału. Wezmij mnie, gdy tylko będziesz mnie potrzebować, drogie dziecko. Ty tylko będziesz mieć siły. Modlę się, abyśmy spotkali się ponownie. W przyjemniejszych okolicznościach. Kadzidło wypala się. Ja muszę odzyskać siły. Nie jestem już młodzieniaszkiem. Amona Goras. Dobra, mamy jego prawdziwe imię. Tak więc możemy teraz go powstrzymać i nakazać mu wzmocnić nasz kryształ. Dobra, to już się pytaliśmy. Wiemy prawdziwe imię istoty. Amona Goras. Co? Nie! Skąd? Nie waż się! Zastanów się, zanim wypowiesz kolejne słowa! Pozwól nam przejść przez bramę. A, wyciągnij amulet przed siebie. Już, napełniłem go moją mocą. Zadowala cię ten rozkaz? Tak. Minęły milenia, nigdy tak nie cierpiałem. Cóż, słowo szybko się niesie, nie ma sensu zostawać. Amona Goras znika z tego wymiaru. UPA, motherfucker, możemy w końcu nasze drogi tutaj bez problemu przemierzać, bo już mamy chyba kryształ na maksa, czyli musimy jeszcze przejść tam na dół. UPA, motherfucker. Starożytny ramiennik, rytualny naszyjnik mocy. Idziemy czytać dalej. Amona Goras już nie jest naszym problemem żadnym. Wręcz przeciwnie. Ej, to się samo otworzyło? Nie, tu była mgła. O, no tak. Tylko jak tą mgłę teraz pokonać? To jest pytanie za milion punktów. I tu coś jeszcze było, ale nie mogłem tego skarbu otworzyć w żaden sposób. Jezu, czemu ja się ostatnimi czasy tak jąkam? Nie mam zielonego pojęcia, kochani. Jeszcze raz chcę was pochwalić, że mam super, super, super widownię, fuck! Dobra, widownię mam super, ale tutaj moby też są super. Super mocne, a tu w ogóle chyba nic nie mamy nawet do wzięcia, prawda? Niższe sale? Dobra, niższe sale. Najpierw chcę się cofnąć w tamtą stronę, bo tu już mamy chyba wszystko obszukane, oprócz tego wejścia. Ej, ale tu już chyba na górze jeszcze coś było. Świet. Teraz to już się całkowicie pogubiłem. Pogubiłem się. Nie wiem gdzie, nie wiem skąd, nie wiem jak. Ale możemy wejść do tego pierdziennika. Taran, sezamie, otwórz się. Dobra, na razie ty, kim jesteś? Nie pamiętam ich twarzy. Odebrał mi je. Zabrał wspomnienia.
W celi marnieje jakiś więzień. Otwórz drzwi do celi. A to co? Wolność? Mogę odejść? Nie, moje miejsce jest tutaj. Na zewnątrz nic na mnie nie czeka. Zamknijcie celę, proszę. Dziękuję. Znów czuję się jak w domu. Za waszą fatygę. O, dzięki ziom. Królewski płaszcz ostrza błogosławionych wysp. Zakręty naszej niklasu. Pamiętnik Nekrita 2. Król zachowuje się coraz gorzej. Na wsiach rosną niepokoje. Arystokracja jest ze sobą skonfliktowana. Ja robię, co w mojej mocy, jednak niektóre sprawy rozwiązać mogłaby wyłącznie obecność króla. On jednak całą swoją energię skupia na królowej Isolde, zupełnie ignorując nas wszystkich. Chyba, że wspominamy mu o jakichś marzonkach na temat nowej leczniczej magii. W jego żywiołowo reaguje na wszelkie wieści o artefaktach, które mogłyby pomóc jego żonie, organizując kolejne bezowocne wyprawy w celu ich zdobycia. Gdy poszukiwacze w końcu wracają z niczym, rozsierdza się on niemożebnie. Lawiruje między apatyczną rozpaczą a piekielną furią. Za każdym razem, gdy jego nadzieje zostają rozwiane, obawiam się, że spadnie na nas jeszcze większa agresja. Zeszłej nocy spotkałem go na korytarzu. Mimo, że informacje na temat stanu królestwa, jakie mu przekazałem, były z gatunku szokujących, nie odnalazłem w jego oczach ani krzty zrozumienia. Czułem się, jakbym mówił do dziecka, albo do ściany. Mógłbym go poinformować o całej wrogiej armii dobijającej się do jego wrót, a i tak wątpię, czy by się tym przejął. To serio go ładnie pierdyknęło. Rozpacz niemiłosierna. Dobra, to już mamy za sobą. Teraz idziemy trochę wyżej. No i mamy jeszcze tutaj to jedno przejście. A nie, tam był dzwon, kurde. Ty fajansie. Zapomniałem o tym, czyli wejście jest na górze. Ale wolałbym nie walczyć z tamtymi mobami, bo one są naprawdę ciężkie. I długo by nam to zajęło. Słyszę, że jest ich tu sporo. O, całe szczęście nas nie zauważyły. Tylko tak, tu już nie mamy chyba nic, co możemy wykorzystać. A nie, jednak jest. Czym ty jesteś? Artefakt znajdujący się w centrum pomieszczenia pulsuje mroczną energią, jak gdyby zwiastował nadejście nieopisanej katastrofy. Masz poczucie, że artefakt wysysa z ciebie część twoich sił życiowych. Zbliżanie się do kryształu może być niebezpieczne. Nie wiadomo, kiedy będzie w stanie wyzwolić się z jego mocy. Kryształ koszmaru zwodzi twoje zmysły, przejmując kontrolę nad twoim umysłem. Zniekształca i wypacza twoje myśli, wciągając cię do stworzonej przez siebie strefy koszmarów. Jeżeli ulegniesz, odwrót stanie się niemożliwy. Jeżeli odejdziesz lub ci się nie powiedzie, stracisz trochę zdrowia. Dobra, poddaj się wizji, czy oprzyj się wizji? Oprzyj się, jeżeli ulegniemy. Dobra, poddaj się wizji. Twój umysł wiruje, mijając na swojej drodze gęste kłęby dymu i duchy. Twoją podróż kończy w miejscu nieznanym, wewnątrz umysłu, który nie do końca jest twój. Jesteś więźniem. Zaczyna się, mamroczy strażnik pod celą. Potem czujesz trzęsienie ziemi i uderzenie, któremu towarzyszy wrzask strażnika. Ze swojej celi dostrzegasz zmierzonego strażnika. Jest w zasięgu ręki. Chwytasz jego nogę i przyciągasz go do celi. Zauważasz przytoczony do jego pasa pęk kluczy oraz kaptur skrywający jego twarz. Weź pęk klucz, czy ściągnij jego kaptur. Dobra, ściągnijmy kaptur. Ciekawość bierze górę i powoli odsuwasz kaptur, który odkrywa jego głowę. Ku twojemu przerażeniu widzisz, że mężczyzna nie ma głowy. Zamiast niej twoim oczom ukazuje się cienista kula dymu i wydobywające się z niej wici, które atakują twoje zmysły. Czym prędzej odwracasz wzrok, ale jest już za późno. Śmiertelne obrażenia zadane ci w koszmarze odrywają cię od wizji. Zadane ci obrażenia były rozległe, a ból prawdziwy do tego stopnia, że po wybudzeniu się z koszmaru odnosisz obrażenia. Jezu, i to ile? Jeszcze raz chcemy. Weźmiemy ten pęk kluczy. Dobra, weź pęk kluczy. Znajdujesz odpowiedni klucz i otwierasz swoją celę.
Drzwi otwierają się na oścież, a ty wychodzisz na korytarz. Zauważasz, że w celach podobnych do twojej zamknięto innych więźniów, ale całe to podziemne więzienie może się w każdej chwili zawalić. Ucieknij z więzienia na powierzchnię albo uwolnij resztę więźniów z celi. Dobra, uwolnijmy ich. Korzystając z kluczy strażnika, próbujesz otworzyć drzwi do celi innych więźniów. Ich zmęczone, blade twarze patrzą na ciebie w niemym błaganiu, ale żaden z kluczy nie pasuje do cel. Jeden z więźniów chwyta twoją dłoń. Instynktownie wyrywasz rękę i cofasz ją z odrazą, na co więzień jedynie obdarza cię uśmiechem, jak gdyby o to właśnie mu chodziło. Nie ma tu nic poza utrapionymi jękami i smrodem gnijących ciał. Ty nie możesz cokolwiek zrobić, sufit się zawala, znów umieramy, no kurde. Oh shit, here we go again. Poddaj się. Mam 50% szansy, jak zwykle mi się nie udaje. Ucieknij z więzienia na powierzchnię. Piętro znajdujące się na powierzchni rozciąga się szeroko, tworząc otwartą przestrzeń z potężnymi filarami stojącymi na skrajach komnaty oraz zdobionymi sklepieniami. Przez otwarte drzwi wpada tu jasne światło. Nagle w bramie staje jakaś postać i blokuje promienie słońca, rzucając cień na posadzkę, a ty zdajesz sobie sprawę, że z mroków pod sklepieniem obserwują się tysiące oczu. Postać odziana jest w ciemną pelerynę, a przy pasie ma różdżkę zniszczenia. Sięgnij poruszkę. Dobra, tym razem sięgniemy poruszkę zniszczenia, nie będziemy słuchać. Unosisz różdżkę zniszczenia w kierunku postaci. Jeżeli takie jest moje przeznaczenie, niech tak będzie. Teraz wszystko dzieje się naraz, w tym samym czasie, mówi. Zaciskasz palce na trzonie różdżki zniszczenia, a stojąca przed tobą postać rozpływa się w powietrzu. Teraz już nic nie stoi między tobą a wolnością. Kryształ koszmaru wynagradza cię za przetrwanie do samego końca scenariusza upiornego snu. Rytualny naszyjnik mocy. Serio tylko po to? Ale ja to się uleczę. Ja to się uleczę, bo wiem, że będzie potem problem z tym. Dobra, tu już byliśmy, wszędzie już byliśmy. Idziemy dalej. Oh shit. Dobra, udało się. Idziemy na górę. Tu była ta mgła. Tu nie wiadomo jaki skarb był, bo nie mogliśmy go w ogóle dostać. To idziemy do biblioteki agonii. Lecimy, kochani, dalej. Może w końcu troszeczkę nasze story ruszy do przodu. Bo to już będzie trzeci odcinek, który będzie w sumie przegadany przeze mnie. Przeczytany. Jeżeli o czymś zapomniałem, przypomnijcie mi w komentarzach. Oczywiście lotowanko zawsze na propsie. Jak wygląda to miejsce? Czy ono jest spore? No nie, nie jest spore. Nie jest takie duże. Serio, zastanawiam się, jaką grę wam mogę teraz nagrywać, bo serio nie mam pojęcia. Żeby tak się przyjęła dobrze jak inne gry. Słodka agonia. Uwielbiam czuć cierpienie mojej małej menadżerii. Ich dusze wrą. Obłąkane cienie ich dawnych jaźni wirują niczym buzujący ukrop. Za szkłem majaczą kolejne twarze wykrzywione w agonii, nienawiści i strachu. Każda z nich sprawia mi słodką przyjemność. Z pewnością widzą to, co znajduje się po drugiej stronie w świecie żywych, stłoczone wśród ciżby współwięźniów. Muszą czuć wielką potrzebę dotknięcia tego świata po raz kolejny. Ucieczki, oswobodzenia się spod mojego jarzma, ich cierpienie jest wyborne. Nikomu jednak do tej pory się nie udało uciec. Musi wiedzieć, że ona wciąż należy do mnie. Widziałem to w jego oczach przepełnionych bólem i strachem. I chociaż sprzeciwia mi się część jej duszy wciąż tkwi w mojej latarni, ona też o tym wie, a ja zamierzam znów ją posiąść. Wydaje mi się, że to było akurat osennie. Wypchany Jordl, Timo! Mamy Titosia. Chwila. To identyczne znaki jak te, które widziałam w błogosławionym skarbcu. Twoi je zostawili? Tak. Vesani, moi przodkowie. Te artefakty należały do nich. To takie dziwne, patrzeć na to, co zostawili. Nigdy nie byłam tak blisko nich. Czuję wręcz, że nigdy nie byłam bliżej nikogo. Nieprawda.
My tu jesteśmy. Myślałaś, że jesteś ostatnia, prawda? Przez tyle stuleci, ale wydawało się to niemożliwe. Ale co ten demon Thresh robi z ich artefaktami? Znalazłaś coś? Sama nie wiem. O co chodzi? To kolejny słoneczny kamień. Naczynie. To pewnie to, które Gangplank przyniósł tu dla Thresha. Jest jednak ciemne, jakby je opróżniono. A mimo to... coś... słyszę. Coś z wnętrza. Głosy, uczucia, wspomnienia, które zdają się znajome. Jeżeli to są wspomnienia moich przodków, dlaczego nie widzę ich wyraźnie? Wzywają mnie, ale wydają się być obce. Czy to ze mną coś jest nie tak? Jeśli twój lud naprawdę chronił tajemnice, nic dziwnego, że Thresh próbuje je wykraść. Nie poznam tajemnic, jakie skrywał ten słoneczny kamień, ale mogę go mieć ze sobą. Może kiedyś się przyda. Póki co, jednak mamy pilniejsze kwestie. Ciekawe odkrycie. Może przybliży cię to do twoich przodków. Nikt nie powinien być samotny. Oby tak było. No dobra, obszukujemy dalej, kochani. W ogóle coś mnie chyba zaczyna brać. Nie wiem, czy nie będę musiał sobie czegoś wziąć na wieczór. Bo się jakoś kiepsko zacząłem czuć. Kurde, nie. Nie. O ja pierdzielę, dobra, trochę ich tu jest. No trudno. Będą dwie walki. I tak dzisiaj jeszcze walk nie było. Tylko one mają sporo HP. One mają sporo HP. Ten atakuje jako pierwszy. Nie mamy niczego z odepchnięciem, prawda? No nie. No dobra. Idziemy w ten sposób. Dobry będą tamta na pewno. No ty i tak atakujesz AOE. I starałbym się ciebie odepchnąć, ale to też nic nie da. To też nic nam nie da. No lipa. Zaatakuje nas wszystkich, trudno. Ale nie takie duże DPS-y przynajmniej. Najpierw bitka, później wyżerka. Tu nam też to nic nie da niestety. Dobra, Ari, ty atakuj, bo to jest tak... No nie chciałem tego, Boże Gro, czemu ty masz takie słabe targety? Zatakuj. To powalenie dostał. I czego chciałem w końcu odepchnąć? Serio? I czy ja nie wiem, co ja robię? Czy ja nie wiem, co ja robię? Walnij go tym. Bo wszyscy zostaną zwiększone. Niestety wszystkie dostaną zwiększone. Oni mają chyba odporność na... Nie, nie mają odporności, dobra. To git. To fajno, fajno, nie powiem. Jeden dostanie urok i drugi dostanie urok. Czego pragniesz? No, DPS-y tutaj mają potężne. Dobra, Braum, ty sobie nabijaj przeładowanie. Jeszcze podpalenie chyba wpadło. Leci ogłuszenie, MF-ka teraz będzie walić. Ja nie odpuszczę. Dobra. I za chwilę będziemy mogli bez problemu walnąć tamtym ciosem MF-ki, który nam troszeczkę pozwoli ich bardziej zepchnąć. Teraz ty mnie już atakował, dobra. Zrobimy to w ten sposób. Odepchnięcie wstrząs.
Ari, ty również atakuj, tylko kurde, przydałoby się zaatakować czymś mocniejszym. Zaatakujemy tym. I MF-ka zaatakujesz tą aleją. Trzymam palec na spuście. Jak to wyjdzie? Wyjdzie, nawet nie musiałem takiego mocnego używać z tego co widzę. Bram, ładuj sobie przeładowanie. Ła! Szkoda amunicji. Ładne, ładne. Piękne DPS-y. Czy się uleczyła? I zaraz będziemy mieć 300 kill. Zaraz będę ultimate, bo już mamy 31 minut tego odcinka. No, jeszcze gra zostało, świetnie. Jakie DPS-y, kurde. Ale ten ponury upiór jest powalony. No ja chyba MF-ku tą kanoniadę pierdyknę. Kanoniadę. Nie wiem jak się to wymawia. Zrobią z staków tłucze. Choernik jeden, no. Podniesiona tarcza, to chyba daje mu więcej resów, prawda? Dobra, MF-ka. Dajesz super umiejętność. Teraz się wkurzyłam. Trochę szybciej. Mam cię. Niestety to nie jest instant, kurde, i to jest problem. To nie był instant. Skupimy się chyba na tym, a tego to dobijemy. Kurde, może na tym się powinniśmy skupić. Cały czas mu nabijają te staki. Ja sobie dam chyba tarczę. No, zróbmy to. Skupmy się jednak na tym. Nie wiem co będzie gorsze. No właśnie, on teraz walnie kolejny. Cześć. I teraz Ari go musi uleczyć. Bo jak go nie uleczy, to jest lipa. Go kurde nie uleczysz. Nie usuniesz mu chyba tych staków. Nieźle, ale nic mi nie jest. Dziękuję, Kruszyno. Jestem ci bardzo wdzięczny. Wpadły to staki? Nie, nie wpadły. Jednak mi ściągnęło to. Okej. Okay. Już klepnięcie było. Spróbujmy go walnąć tym. Ja wiem, że go to nie zabije na pewno. A przynajmniej trochę osłabi tego ponurego upiora. A nawet nie. Pożerać strachu. Tylko on i tak zaatakuje. Kolejne 6 staków. Dobra, ubiło go. Jest git. Teraz bez problemu możemy znów robić dwustrzał. Tego będę chciał odsunąć trochę. Ani tego nam się nie uda. Zczarmować możemy kogoś. Możemy i sfermujemy upiora. Pięknie to weszło. I do piachu. Jeszcze tej grozy nam więcej dał cholernik, no. Dobrze, przynajmniej ten charm wchodzi teraz. Więc jaki to będzie długi odcinek. Ale przynajmniej bardziej wymagające walki. Jeszcze pisami, no. Prawie pisami. To mi tej grozy trochę będzie mniej. Ogłusza wszystkich, dobra. No to walimy. O nie, oni mają wszyscy odporność na ogłuszenia?
Nie, nie mieli. To czemu oni tak szybko atakują już? Halo? To tak nie powinno być. To tak nie powinno być. Właśnie, bo nam kurde MF-ka dostanie po tyłku, no. Dawaj tego tamta. Daj sobie tu tarczę. Kurde, całą manę zmarnujemy. Nie, no nie możemy tego zrobić. Liczyłem, że go zabiję. Liczyłem, że go zabiję. Niestety nie wyszło jak zwykle. Dodatkowa tura. Świetnie. Bardzo dobrze. Świetnie, świetnie, świetnie. Tak, on teraz będzie atakował Brauma. Wbiję mu najprawdopodobniej dwa staki. A to już nie jest fajne. Oni mają jeszcze odporności na ogłuszenia. Więc to też nie jest dobre. No nic, nie zostaje nam tylko to, że będziemy ich ciorać. Wyczuwam strach. Tak myślałem. Wszystko muszę robić sama. Fuck. Ale się robi problematycznie. O kurde. Zapomniałem, że atakowanie ich tak samo jest chujowe. 1538, to nie jest dobre. Nie, no musimy zrespić Brauma. Od razu mu grozą, na dzień dobry wpadł. Ogłuszenie tutaj się nie zda. Zrobimy taunt. I respimy MF-kę. Więcej! Oj, nie było dawno naprawdę takich ataków. Chyba mamy nowy wakat. Ale padło oczyszczenie. Ale nam wpadła Ari, kurde. Co to są za moby? Ej, to my już teraz musimy zacząć ulepszać nasz team. Bo jak tego nie zrobimy, to będzie przypał. Będzie mega przypał. Ale się lipa zrobiła. Będziemy 40 minut odcinka. Ej, kurde, albo ja to dzisiaj źle robię, albo nie wiem. No dobra, róbmy to. Będą trzy ulty wręcz. Nie, Braum chyba jeszcze nie użył swojego. Teraz musimy cię walnąć, przyjacielu. Zacznijmy imprezę. I możemy walić już teraz w tego. Serio, długa walka. Jak nie było przez cały odcinek walk, tak teraz będziecie mieć... Jak to? Ej! Te dwie tarcze dały ci tyle? Mnął się nie martw! Ratuj Poro! Holy moly! Dobra, ulecz ich. Ej, no robi się poważnie. Dobra, udało się. Kto następny? 10 minut walki. Najlepsi gór. Dwójne zabójstwo, trzy fale, zabici progowie. Dobra, 2052 PD. Dobra, kochani, ale... Ale to jest na tyle w tym odcinku, bo ja nigdy go nie skończę. Dobra, wielkie dzięki, grał dla was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.